Jesteśmy za kulisami pokazu kończącego sezon taneczny 2013-2014 Szkoły Tanecznej Stop and Go. Zobaczmy, czego nauczyli się młodzi tancerze i co pokażą dzisiaj. Zapraszam. Czego można nauczyć się w szkole tańca Stop and Go? Można nauczyć się przede wszystkim tańczyć. Właściwie różne style, ale głównie jest to taniec nowoczesny. No, szeroki jest zakres tego rodzaju tańca, więc zapraszamy i maluszki, i trochę dzieci starsze, jak również młodzież i dorosłych. Także głównie bazujemy na formacjach tanecznych. Są to układy z tematem. Właściwie dla każdego coś się znajdzie. Co się jeszcze można nauczyć? Nauczyć się współpracy w grupie. No, ośmielić przede wszystkim, sylwetkę ukształtować. Powiedzcie, jak wam się podoba na zajęciach? Jest fajnie. Tak? A tobie jak? Też fajnie. A wam jak się podoba? Bardzo fajnie. Mi też bardzo fajnie. Super! Proszę powiedzieć, co i od kiedy tańczy pani córka? To jest dopiero początkowa grupa, także nawet nie wiem do końca, jaki to jest występ i kiedy. Także nie umiem powiedzieć, co za tańczę. A skąd decyzja na zapisanie córki na zajęcia taneczne? No bo ma po prostu predyspozycję, jest żywiołowa, lubi tańczyć. A czyli to z zamiłowania i decyzja trochę córki? Głównie córki. My się podporządkowaliśmy. Powiedzcie, co tańczycie? Ja nie wiem. Sama tańczysz czy w grupie? W grupie. A wy co tańczycie? Nic. A co? Tańce. Tak, a jakie solo czy w grupie? W grupie. W grupie. A ty co tańczysz? Różne rzeczy. Jakie odczucia przed dzisiejszym pokazem? Duma? Duma, tak, 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 tak. Zwłaszcza, że wiem, że Gwiazda bez podpórki już u Zośki jest, więc... A Ewcia to chyba czyli pierwszy pokaz. Tak bardziej tak. Zaawansowany. Tak, tak, tak. Zosia jest w tej grupie, która zdobyła pierwsze miejsce na turnieju w Czechach. Tańczycie? Będziemy tańczyły układ taneczny, solo. Ty też tańczysz solo? Tak. A od kiedy tańczycie w tej szkole? Ja tańczę od 3 miesięcy. A ja no... Długo już? Tak, od tego roku. A powiedzcie, jak wam się podoba? Mi bardzo się podoba. Mi też bardzo. Chcecie dalej tańczyć? Wiążecie z tym swoją przyszłość? Tak. Tak. Forever, exalted in the sea, as long as I am with you.
formacje szkoły tanecznej mają już jakieś osiągnięcia na swoim koncie? Mamy sukcesów, dużo. Nieskromnie mówiąc, mamy dużo sukcesów. Chociażby w tym roku dwie grupy reprezentacyjne wyjechaliśmy do Czech na Międzynarodowy Festiwal Chronowskie Jabłuszko. No i tam udało się zająć pierwsze miejsce z jedną formacją i pierwsze z drugą, także w ogóle radość była ogromna. Oprócz tego ogólnopolskie turnieje taneczne no, przysparzają nam też wiele emocji, ponieważ udaje nam się zawsze praktycznie wskoczyć na pudło. Są to miejsca medalowe, więc no, cieszymy się, chociaż to jest jednak też poparte sporą pracą. Tańczycie? Walcza. A podoba się? Tak. A dzisiaj co zatańczycie? Też walca? Tak. A długo przygotowywałyście się do pokazu?